Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Paczol i chciałbym wam przedstawić nowy sklep i sprawdzenie kupić przy okazji, ponieważ dostaliśmy najlepsze skiny z 8 sezonu, wydaje mi się, że all time, ponieważ no przez cały 8 sezon mieliśmy jakieś tyrby, best, jakieś rzeczy i tak dalej, a teraz wyszedł piękny sklep, naprawdę, zobaczcie, mamy Mirage, jest to skin chyba z tego eventu, co ten motylek taki latał chyba z zeszłego sezonu. Do tego mamy plecak tego motylka właśnie. Mirage jest to skin Bambika, ale w fajnej wersji. Bardzo fajnej, takie jak coś, taka delikatna podróbka galaxii. Bardzo mi się to podoba. Kupujemy od razu. Mirage zakupiona na pyrkę z plecakiem. Do tego, do Mirage mamy skórkę. Kupujemy. Okej. I mamy piękną lotnię. Arkana. Zobaczcie, jaka arkana. Wydaje mi się, że będzie cicha, dlatego ją bierzemy. W ogóle ten cały zestaw jest prawdopodobnie z tego eventu. Od razu sobie ustawię na wszystkie, zastosuj dla wszystkich to. I teraz tak, okej. Mamy drugiego skina, który też jest przekozacki. Zobaczcie, jak to wygląda. Od tyłu. Od przodu może jak taki typowy ptak, ale od tyłu totalny sztos. Bug mi, który jest słaby. Bierzemy. Luminos. I do tego mamy zbierak. Też jest przekozakiem. Wszystko jest bardzo drogie. Wszystko jest bardzo drogie, ponieważ kosztuje 5400 chyba, 5600 za cały zestaw, ale wydaje mi się, że totalny sztos. Okej, pokażę wam najpierw tego skina. I teraz tak. Jutro będzie odcinek, nie na solo, na plac zabaw. Jutro będzie odcinek z nowej osoby w HNS. Nowego członka HNS i jest to dziewczyna. Więc przygotujcie się jutro na ten odcinek, będzie on o 8 rano. Wydaje mi się, że odcinek wyszedł kozacko, totalnie spodoba wam się. Pamiętajcie, żeby zostawić suba oraz pamiętajcie o kodzie Paczol w sklepie, ponieważ mnie to bardzo wspiera. Jeżeli będzie dużo naprawdę nowych wspierających z kodem Paczol, będę nagrywał regularne sprawdzenie kupić i wam to obiecuję. Okej, kill-off jest duży, już to widzę, ale polecimy sobie szybko na przyjemny. Jeju, ten skin jest kozacki, naprawdę. Mega mi się podoba, ale chyba jeszcze bardziej mi się podoba właśnie ta babeczka. Ponieważ ta babeczka jest typową tryhardówką dla mnie. Ojeju. Dobra, jeszcze lotnie mamy. Lotnie mamy. Sprawdzamy lotnie od razu. Nie. Lotnia niestety jest głośna. I to bardzo głośna. Nie wiem, czy to słychać dobrze, bo mam troszeczkę pociszone audio. Ale jest bardzo głośna lotnia. I to jest troszeczkę problem tej lotni. Dlatego od razu wam mówię, że jeżeli nie lubicie głośnych lotni, nie polecam. Jest ona i duża, i głośna. Jeżeli chodzi o zbierak. Zbierak jest duży. Wielkości jak kosa z Halloween Tanowa. Ale wydaje mi się, że on jest mega opłacalny. Bardzo mi się podoba ten zbierak. Znaczy opłacalny, wiecie. Wiecie, o co chodzi. Jeżeli wam się podoba, to wtedy jest opłacalne, prawda? To nie może być tak, że o... opłaca się tego skina kupić, no bo to wydajecie pieniądze na piksele. Więc chodzi o to, że jeżeli wam się podoba, to zbierak jest mega kozacki, dla mnie jest sztosem totalnym. Skórka do broni. Taka zwykła. Jak ta z karnetu fioletowa, powiem wam szczerze. Więc skórka do broni nieopłacalna, jak ta z karnetu, szczerze mówiąc. Jest chyba teraz w karnecie taka fioletowa skórka do broni. Jeszcze zobaczymy na kładzie i na... i na tym, i na deskolotce. No na deskolotce prawie w ogóle jej nie zmienia. Nie wiem, czy to widzicie. Niebieska. No nie, słaby. Kład. Nie, skin do broni słaby. Totalnie słaby. Dobra, zobaczmy jeszcze, jak ten skin wygląda. Zawsze robię to wychylanie, ale to nie ma znaczenia totalnie, bo i tak, jeżeli jesteście dobrzy, to nieważne, jakiego macie skina. Skin jest kozacki, naprawdę. Bugming jest słaby do niego. Ale jeżeli sobie dokupicie tego Miraża, to naprawdę sztosik. Nie no, powiem wam tak. Dźwięk killowa troszeczkę może denerwować, ale... Znaczy on jest głośny, ale jest przyjemny ten dźwięk. Powiem tak, głośny jest ten killow, ale jest przyjemny. Dlatego killow też polecam. Bardzo mi się podoba, jeżeli wam się podoba, to bierzcie. I zobaczmy teraz babeczkę, ponieważ ona dla mnie jest totalnym sztosem, naprawdę. Jeszcze zobaczymy sobie, jak te skrzydła wyglądają na innych skinach. Więc naprawdę kozak jest ta babeczka, kozak. I chyba to będzie grany mój skin teraz. Okej, babeczka tu jest. Bug blink tu jest. I to mamy już okej, dobra. Do tego w sklepie macie skiny z Avengersów i wydaje mi się, że już nie będzie więcej.
Niestety, ale teraz ten event dobiega końca. Wydaje mi się, że nie będzie więcej skinów. Szkoda, chciałem Ironmana, Spidermana bym też chciał bardzo. No niestety, mamy Czarną Wdowę i Strażnika Galaktyki Yangmiki. No, kto jak lubi, to bierze i tak dalej, wiecie. No, według mnie trochę słabo, że dodali tylko te dwa skiny. Okej, skrzydełka, fajny bugbling. Skin świetny. Naprawdę, za 1200 to jest totalny kocur. Jeszcze raz ta lotnia. Lotnia jest strasznie głośna. Masakra. Lotni nie polecam, nie wiem. Jakbym wiedział, to mnie nie kupował. No, nie wiem czemu oni te głośne lotnie robią. O, dubeltówka w ogóle. W sumie ten zbierak też jest głośny. Więc jeżeli tryhardujecie arenę i będziecie słyszeć jakiegoś typa obok, to tym zbierakiem nie warto chyba bić. Ale nie jest źle. Znaczy, ja już bym nie słyszał typa po prostu. Ja już bym po prostu nie słyszał typa, jakbym bił tutaj sobie, a gościu by mi wszedł do kratki. Do domku, przepraszam. Dobra, byliśmy sobie zobaczyć. No, to typowy skin Bambika, więc wiecie jak to jest. Fajne ma fioletowe ręce. Nie no, ten skin jest kozak, totalny kocur, naprawdę. Tego skina bardzo polecam. Tamtego troszeczkę mniej, aczkolwiek też jest mega świetny. W porównaniu do skinów, które dawali nam w 8 sezonie, bo w sumie taki jest tytuł, to ten skin jest, te skiny są przekozackie, naprawdę. W końcu Epic Games się postarało. Chyba zamówili nowych tam ludzi, bo widziałem u Konop News. Konop News widziałem, że pracownicy Epic Games są wykorzystywani. No może i to jest prawda, bo w sumie nikt normalny z drogi wysłał nie daje takiej aktualizacji. Dobra, weźmy sobie to. Dobra, nic innego nie mamy. Do Skara. No ten skin do broni jest spoko, ale tak jak mówię... Nie chcę się powtarzać, ale tak jak mówię jest... w karnecie mamy ten fioletowy i jest praktycznie to samo. Dobra. Opuść plac zabaw, zobaczmy te skrzydła, bo naprawdę... Wydaje mi się, że to jest jeden z lepszych backblingów w tym sezonie. Więc w ogóle all time, jeden z lepszych backblingów. Jest już tak późno. Ledwo co się wypowiadam. Czarny rycerz, gdzie jest czarny rycerz? Chcę zobaczyć do czarnego, jak będzie pasowało, a czarny rycerz chyba jest najlepszy do tego. No nie no, sztos jest ten backbling, sztos, naprawdę. Ten backbling jest kozacki. Nawet do drifta pasuje. Do tego będzie pasowało ładnie. O, tu bardzo ładnie pasuje. A czy nie pokażę wszystkich skinów, no bo byśmy mieli odcinek 40-godzinny. O, do tego gościa. Tosik totalny. No naprawdę, te dwa skiny są mega, mega kozackie. I polecam sobie je zakupić, jeżeli zbieracie skiny, jeżeli chcecie mieć ładne skiny. Sztos. Niestety nie wysyłam dzisiaj skina nikomu, bo musiałbym na telefonie dodać fałdolce, potem wysłać i tak dalej, to bym musiał montować, a teraz mam zepsuty program do montażu. Więc muszę sobie ściągnąć na spokojnie, ja zawsze zapominam o tym, jak włączam streama rano czy tam w południe i potem już mi ciężko jest to ogarnąć. Dlatego... No nie no, sztosik, ten backbling jest sztosik totalny. Naprawdę, polecam, polecam naprawdę. Lotni nie polecam. Lepiej mieć te skrzydła. Te skrzydła są lepsze, najlepiej w ogóle parasolka i elo. Zbierak polecam, aczkolwiek jest troszeczkę głośny, więc jeżeli was to denerwuje, to nie. Więc tak, mamy skina ładnego, skórka do broni, która wygląda tak samo jak ta z karnetu, to miałem wam pokazać, bo zapomniałem o tym, jak ta. Praktycznie, no, widzicie, to jest trochę ciemniejsze. Praktycznie to samo mamy. Więc skórki do broni nie polecam, kosztuje 500, dużo, jak za skórkę, po 300 powinny być te skórki wszystkie. Lotnia mega głośna, nie słychać tego tutaj i to... No mam nadzieję, że lekką przysługę wam wyświadczyłem, bo nie słychać tego w lobby. Ona jest po prostu cicha w lobby. Dalej. Ten skin jest kozak, polecam. Zbierak, tak jak mówiłem, polecam. To wszystko? To wszystko. Jeszcze te skiny. No nie wiem. 10 na 10 to jest. Ten skin jest 10 na 10. Tego polecam najbardziej. Dobra. Pamiętajcie o subie, łapce w górę, dzwoneczku. Jeżeli chcecie, żeby powróciła seria, pamiętajcie, żeby wesprzeć mnie z kodem Patchol, ponieważ... no nie wiem. Te sprawdzenie kupić dla mnie było bez sensu już od jakiegoś czasu,
ale jak będą takie skiny wychodzić, to na pewno będzie sprawdzenie kupisz. Dlatego dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzę się z Wami na streamie, bądź na następnym odcinku i powodzenia w World Cupach. Do zobaczenia. Na razie.